O, co tam, hej, co tam, Macia? Hej, wiesz co, mam pytanie do ciebie, musisz mi pomóc. Mm-hmm. Zobacz, poczekaj, możesz pokażę ten telefon. No dobra. To czekaj, to się zniżę. Co masz do mojego wzrostu? Nie, nic, co to jesteś wielki. Wow, ale przypakowałeś. Fajne masz te mięśnie. Może skoczymy na jakąś kawę? Nie piję kawy, jestem na diecie. Możemy iść na siłownię ćwiczyć. No dobra, możesz mi pokazać, jak się ćwiczy. Nie, ja będę ćwiczył, ty możesz patrzeć. Białko. Rany, ogarnąłbyś się. No zajmij się czymś. Idź do roboty. Daj nie wiem. Co ty robisz? Daj spokój, laska, mi wyje, a będzie ci dane. Jointika sobie lepiej zapal. Ty, a widziałaś tą nową paletkę? No, jakie kolory, nie? No. Trzeba sobie ją zamówić. Ale... Cześć dziewczyny! Jeszcze się nie poznaliśmy, Barty jestem! Cześć, cześć. Jestem nowy, przyjechałem tutaj ze Szczecina. Co tam, rozpowiadajcie coś. Od kiedy chodzicie do tej klasy? No wiesz co, już trochę chodzimy. A czemu tutaj przyjechać? A to super, to pogadamy później, bo poczekaj, bo tu Przemek jest, zaraz wrócę! Hej. Hej. Spadłaś z nieba, bo wyglądasz jak anioł. Ale ty jesteś, pewnie do każdej tak mówisz. Nie, ty jesteś wyjątkowa. Nigdy nie widziałem takiej piękności. Chodź ze mną. Cześć. Janek, słuchaj, mam do ciebie pytanie, bo ty jesteś dobry z polskiego. Powiedz mi, dlaczego tutaj, w tym rozdziale, jest zupełnie inaczej to wygląda, że się pokaże. Wszystko w porządku? Dziewczyna! O, dzwoni w końcu. No cześć, Edytka. No, no tak, dzisiaj na manicure i pedicure na 17 byś mi umówiła, bo, a jutro do Arka na 10, tak, żeby mi włosy ogarnął, no, bo imprezę mam, no. No, no jeszcze muszę, wiesz, na zakupy ze stylistą się umówiłem. Polska! Polska! Tylko no, dziewczyna! Ale procesja jest, głupia! O Jezu! Karyna, do domu! Nie znasz się w ogóle na męskich sprawach! Spadaj! Karyna! Głupia! Judyta! Puk, puk! Kto tam? Hipopa!